Debiut, mój debiut, prawa noga debiutuje, lewa już dobrze swinguje. No to może jak już tak o swingu, tak chciałbym może właśnie od razu na początku zagrać, żeby was nauczyć tego hej, no bo całe moje życie tak skacze teraz tak. To właściwie i śpiewanie na scenie polega na tym hej, ja sobie tak kiedyś tą sikoreczkę wymyśliłem i też w szlaskiej porębie. No ale dzwonię do Andrzeja przy okazji dwóch dusz. Pracowałem nad dwoma duszami. O, jak to ładnie brzmi, że pracowałem nad dwoma duszami. No i mówię, no ale dobrze by było, żeby Andrzej Poniedzielski, o nim mówię, żeby też coś tam napisał dla mnie, bo kiedyś już napisał takiego bluesa, a ty Grażyna lej porówno. A mi się bardzo ten blues podoba. A ty pamiętasz tego bluesa? Nie, ale tu się Grażyna. A ty jesteś Grażyna? To zasiewam później. To jest słowa Andrzej Poniedzielski, muzyka kradziona, czyli blues. Łyknę sobie, o, no to teraz jestem już usprawiedliwiony. Hej. No to Grażynka, wiesz, to często słyszała. No i zadzwoniłem do niego no, z myślą, że on mi coś fajnego napisze. No przecież Andrzejek już taki znany, ciągle się przyjaźnimy i w ogóle ciężko gdzieś tam w ogóle zastać, bo jest zapracowany. Mówię, Andrzej, ja tu napisałem taką rybkę, przyślę ci, bo to jest po norwesku. No bo to rybka jest, no po norwesku, czyli po prostu to się śpiewa. Taki swing, krótkie sylaby, to jest Andrzej wie, jako autor wielu pięknych tekstów, jak ciężko jest pisać do takich krótkich, jednosylabowych, a to się najlepiej gra, tak. I mu nawaliłem tyle takich trudnych, mówię, nie napiszę chyba, ale może napiszę i to, bo podobała mi się ta muzyka. Taka swingowa. No i to mu tam teraz to można wysłać tam MP3, tam KBG i cisza. 3 miesiące cisza, 4 miesiące cisza i już tu mam tą płytę zgrywać u Wacka Juszczyszyna, a tu się okazuje, że nie ma jeszcze jednej piosenki. No. Nie ma, ale potem patrzę i sekretarka Andrzej, znaczy automatyczna sekretarka, znaczy moja sekretarka mi to podała, że tam jest wiadomość i rzeczywiście, no i takie słowa są tam, że a to się pewnie nie uda, że to już chyba za późno, bo ty już chyba dawno to zrobiłeś, ale są te słowa i no idealnie pasują. I mówię, no ale tam to hej jeszcze zrobiłem takie, żebyś ty miał to hej. To twoje, hej. No to się bardzo ucieszyłem i rzeczywiście wszystko tak pasowało tam, jak to się mówi, jak tam te trybiki. Trudno jest to tak napisać. No ale już napisałem i mówię, no tak zadzwoniłem, ucieszyłem się. Gdzieś tak no pół roku to trwało to pisanie, ale dzwonię, no pięknie Andrzejek, już tam ci wysyłam ci, jak to tam ułożyłem. Mówię, ale to hej mi tak napisałeś troszkę złośliwie, bo ja to już jestem, to życie tak już przy J jestem bardziej, no a ty mi hej, przy J. A on mówi tak, ale jeszcze pamiętaj o tym, że jest wykrzyknik. No to mi się tak to spodobało i dlatego z tym hej spróbuję zagrać.